Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem aktualnie w Niemczech i mogę już powiedzieć, że jestem już prawie na załadunku, bo mam niecałe 2,5 km jeszcze do miejsca, w którym będę zabierał towar docelowo w okolice Bremy w Niemczech. Więc taki przerzucik dzisiaj, trasa cała nie będzie większa niż 600 km. Z tego, co sobie wczoraj liczyłem, to na Google Mapie. I zabieram tutaj dwie palety o łącznej wadze 700 kg. Mam teraz tylko taką nadzieję, że jak właśnie podjadę na ten załadunek za chwileczkę, to że to będzie już wszystko gotowe, że tylko załadujemy szybko i sprawnie i będę mógł sobie startować, żeby no nie tracić czasu, bo wiecie jak to jest różnie z tymi załadunkami. Nieraz jest tak, że wjeżdżamy, paleta już czeka na nas, tylko załadujemy, wypiszemy papiery i jedziemy sobie dalej, a czasami jest tak, że po prostu się czeka i czeka i czeka. Więc tak naprawdę zaraz wszystkiego się dowiem, tylko ja nie wiem, co ta nawigacja tutaj wymyśla, ale ona mnie tutaj kieruje w takie no dość takie niebezpieczne uliczki wąskie. Jestem w takim miasteczku. Ja nie wiem, co ona w ogóle tu wymyśla, nie, ta nawigacja. Następną skręć w lewo. Więc chyba zaraz będę musiał się wspomóc tutaj Google mapą. No ale w każdym bądź razie no jestem już blisko. Ale nie wiem, no zobaczcie, gdzie ona mnie ciągnie, nie? Na jakieś, kurde, mieszkalne w ogóle uliczki, nie? Gdzie nie powinna. Dobra, zaraz się odzywam, jak ogarnę tutaj temat, bo muszę wspomóc się Google mapą, bo nie wiem, czy AI go nie zgubiało. Ale kurde, już dawno nie miałem takiej sytuacji na tej nawigacji, żeby mnie nie doprowadzała tak jak powinna do miejsca, w którym do miejsca docelowego, że tak powiem. Zaraz się słyszymy. No i dobra, jestem już na miejscu. Jedziemy według Google mapy, bo nawigacja co prawda gdzieś tam później się kilometr dalej ogarnęła. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Ale w każdym bądź razie nie ma ta Google mapa. Zawsze doprowadzi do celu. Idę się zameldować. I zobaczymy, co tutaj mnie czeka. To jest jakaś firma meblarska, coś w tym stylu. Z tego, co widziałem na Google mapie, więc może jakieś meble będą mi. Tak naprawdę nie będą tutaj dwie palety, tylko po prostu, chociaż nie, mogą być. Bo widzicie, tutaj są takie duże takie palety. I ja w zleceniu mam właśnie napisane, że mają być szerokie na 120 i jest tutaj potrzebne autko na 2,45 szerokie, a ja takie posiadam, więc może być coś na paletach. No ale dobra, mniejsza w to, co to będzie, zaraz się dowiemy. No i dobra, jak się okazało, jest Polak na firmie tutaj. No i już w sumie będziemy ładować. Jest jedna paleta, 700 kg. Ładować będziemy bokiem. Otwieram sobie bok, firankę, załaduję, wypiszę CMR-kę. Towar już jest gotowy, więc to jest najważniejsze. Jakieś drzwi tutaj na paletach, takie domowe. Idziemy wieść. Tam trochę syf na pace, ale to sobie już jutro ogarnę. Muszę się zapytać w ogóle, czy ten towar mogę zabezpieczyć, bo ta paleta dość tak delikatnie wygląda z tymi drzwiami, więc muszę się dopytać, czy muszę zabezpieczać, a jak nie muszę albo nawet nie mogę, to niech mi to wpisze w CMR-kę, że w razie kontroli, żeby nie było problemów. Tym się nie przejmujcie, bo to jest u mnie standard. Pasy są poukładane tylko przy wyjeździe. Ale jak już przyjdzie zabezpieczyć, to później już nie wracają w te miejsce tak jak powinny. Najmniejszy problem. Powiem Wam, że ja uwielbiam takie firmy, jak jest po prostu Polak. Bo to inaczej ogólnie wygląda rozmowa, nie? Chociaż spotkałem się z takimi ludźmi, że no nie zawsze tak jest, ale no w większości przypadków Polakiem tutaj na załadunkach to rodakowi jak najbardziej jest w stanie sobie pomóc i nie utrudniać życia. Jedzie sobie Gostek tym widlakiem i będzie mnie ładował. Tak więc ja już jestem prawie przygotowany, więc zaraz się do Was odzywam, jak już wszystko będę miał. Kurwa. Ja już się tutaj przygotowuję do zabezpieczenia towaru, a tu jednak się okazuje, że coś jest nie tak w papierach. Co prawda według mojego zlecenia wszystko się zgadza, ale temu chłopu, co mnie ładuje, coś się nie zgadza, więc czekamy na rozwiązanie sytuacji. Ale powiedział, że raczej będzie w porządku wszystko, więc zaraz będę miał oficjalne informacje, ale nie powiedział, że raczej z tym nie pojadę, tylko powiedział mi w takim sensie, że coś chyba brakuje do tej palety, więc
z tego co mówił, jakieś paczki albo coś, idzie się dowiedzieć. No i dobra, jednak sytuacja nie jest tak kolorowa, jak mówiłem wcześniej, że szybko, sprawnie mnie załadują. Przyszedł do mnie ten Polak, okazało się, że do tej palety po prostu brakuje jakiegoś konkretnego, bardzo ważnego elementu. Wzięli to teraz na firmę z powrotem i jest godzina, już wam mówię, która jest godzina, gdzie mam telefon, dobra, tu mam. Jest godzina 11:50, więc powiedział mi, że gdzieś koło godziny 13:30 będę mógł jechać. Dobrze, że przynajmniej zlecenie jest nieanulowane, albo to go, no w sumie nie mogło być nic gorszego, no bo w sensie jakby teraz to zlecenie było anulowane, to byłaby trochę dość spora komplikacja, no bo robota na jutro jest nagrana, ale wszystko jest wyjaśnione, z tym pojedziemy. Zaraz muszę klienta poinformować, tylko po prostu no nie będę tak szybko ogarnięty, tylko dopiero po godzinie 13 ten towar będzie gotowy, no bo teraz oczywiście powiedzieli mi, że mają przerwę obiadową, no i wrócą dopiero około 12:30 i godzinę potrzebują jakoś na to, żeby ten brakujący element, który do tej palety ma iść, został dołożony, nie? Więc troszeczkę lipa, ale no w międzyczasie no też nie będę marnował czasu. Auto jest przygotowane do załadunku, więc ja zabieram się za robienie sobie jakiejś szamki, może nawet już obiadu. Zjem coś takiego konkretniejszego, żeby później na to nie tracić czasu. Tak więc odezwę się do was, jak już będę miał wszystko załadowane. CMR-ka jest podstemplowana, dokumenty odebrane, więc teraz tylko dorzucam ten brakujący element do tej palety i będziemy mogli startować. No i dobra, towar załadowany, 539 km do rozładunku. Nawigacja pokazuje przyjazd na 19:26. Najważniejsze, że już załadowane, możemy startować. Za 20 km mam stację, więc jeszcze tylko dotankuję sobie paliwa i lecimy. Tak więc ja myślę, że się odezwę do was dopiero jak będę na stacji. Słuchajcie moi drodzy, przed chwileczką trafiłem na dość ciekawy artykuł, jak tankowałem paliwo. Między innymi artykuł w temacie takim, że Bruksela w trybie natychmiastowym wzywa Francję do uzasadnienia, dlaczego wprowadziła w swoim kraju przepis, który mówi o zakazie odbierania codziennej pauzy w busie, tylko trzeba ją odebrać w hotelu. I mają 2 miesiące na to, żeby to uzasadnić. Jeżeli tego nie uzasadnią w jakiś odpowiedni, konkretny sposób, to zostanie to uchylone, czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że od stycznia 2022 roku nie będzie trzeba spać w hotelach. I teraz jest takie pytanie, czy będzie to działać na takiej zasadzie, że jeżeli to jest faktycznie nielegalne wobec innych państw członkowskich Unii Europejskiej i ogólnie prawa unijnego, no to teraz ciekawe, czy w ogóle firmy, które zapłaciły na potrzeb stosowania się na przykład w tej chwili do tego przepisu mandaty, bo mandaty na pewno się sypały w tym temacie i to niejednokrotnie, to jestem ciekaw, czy w ogóle te firmy, które popłaciły te mandaty, będą w stanie odzyskać te pieniądze. Raczej na to jest bardzo mała szansa, ale bardzo duża szansa jest, że od stycznia po prostu już to zostanie uchylone i nie będzie trzeba spać w hotelach. Więc taka informacja dla was. Możecie się podzielić z tą informacją tutaj w komentarzach, bo jestem w sumie ciekaw, co o tym myślicie. Czy wolicie spać w hotelach, czy wolicie sobie na spokojnie spać, odpoczywać w samochodzie, mając wszystko tak naprawdę, co zabraliście ze sobą z domu pod ręką. Więc chętnie sobie to poczytam. Ale no jestem ciekaw. Mamy 2 miesiące na to i będę tutaj na pewno śledził ten artykuł cały czas, czy będzie coś tam aktualizowane w tym temacie, czy nie. Ale raczej mi się wydaje, że zostanie to uchylone. Tak więc ja jadę dalej. Mam 467 km, nie 76. 5 godzin jazdy jeszcze. Póki co wszystko na siódemce idzie dobrze i fajnie by było, jakby tak zostało. Na 19:22 mam przyjazd, obiad już sobie zjadłem, więc tak naprawdę cisnę i póki co nie mam planów, żeby się zatrzymywać. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to o 17:30, 18:00 będę już po robocie. Pozostawię sobie jakąś godzinkę, 20, godzinkę 30 na podjazd na ramę. Nabrała mnie ochota na takiego to sznycelka z frytkami i zaraz startuję dalej, jeszcze 250 km do celu. No i dobra moi drodzy, fajrant na dzisiaj, godzina 19:00, stoję sobie na takim parkingu, niecałe 100 km mam do rozładunku, więc zabieram się teraz za odpoczywanie i rano będę startował dalej. I teraz moi drodzy, postanowiłem wam z wami się podzielić taką informacją, taką informacją ostrzegawczą dla was, ponieważ wczoraj złapała mnie kontrola, między innymi policji, i panowie chcieli ode mnie tacho.
No i ja, jak zawsze posiadam i mam uzupełnione tacho, w sensie tachobuka, no to wczoraj akurat go nie miałem uzupełnionego sprzed 5 dni i nie wypisałem sobie po prostu przed wyjazdem karty urlopowej. I miałem kartę urlopową z 17 października i to skutkowało tym, że nie miałem wypisanego tachobuka, to jest po pierwsze, miałem tylko z jednego dnia, z tego co akurat wczoraj jechałem, bo się tak pobudziłem. No i policjant nałożył na mnie mandat w wysokości 1650 euro. Więc teraz z tego miejsca chcę wam po prostu powiedzieć, że ja jestem takim żywym dowodem na to, że faktycznie są takie wysokie mandaty za brak tachobuka i chcę was ostrzec na przyszłość, że wypisujcie tego tachobuka. Mnie po prostu, ja uznaję, że to był mega, mega duży pech, połączony z moim troszeczkę nieogarnięciem takim się, no bo tu zapomniałem tej karty urlopowej, tu też nie wypisałem tego tachobuka, a miałem na to czas, żeby to zrobić i to skutkowało tym, że no po prostu straciłem sporo, ale to sporo kasy z tak naprawdę głupoty i niedopilnowania wszystkiego, ale no niestety za głupoty i za takie proste błędy trzeba przepłacać to bardzo dużo, tak jak w tym przypadku, więc możecie na spokojnie sobie wziąć te słowa moje, że tak powiem, do głowy i wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje. Ja na pewno z tego wyciągnąłem konsekwencje i już raczej nigdy w życiu nie dopuszczę do tego, żeby wjeżdżać na Niemcy w ogóle bez tego tachobuka jakkolwiek wypisanego, bo gdzieś tam te takie słowa, gdzie słyszałem, że tyle ktoś zapłacił, że to jest 300, 400, 500 euro ktoś zapłacił za brak tachobuka, gdzieś tam za każdy dzień 100 euro czy coś takiego, bardzo w to wątpiłem. I aż po prostu zmieniłem zdanie o tym temacie wczoraj, jak po prostu przyjąłem mandat na swoją klatę i musiałem od razu zapłacić na miejscu 1650 euro za taką oto przygodę. Zaraz tutaj przygotuję ten dokument i po prostu wam go pokażę, żeby nie było też, że jestem gołosłowny, ale no od ostatnimi czasy jakiś pech taki krąży. O kurde, ale szczur tam poleciał, taki wielki, kurde, koń spod tego śmietnika, co tutaj jest, ale no mniejsza w to. Jakoś taka zła passa po prostu od miesiąca za mną idzie, taki pech. Zawsze coś wypadnie takiego. To teraz nam się spoiler zepsuł, znaczy się skrzynia tam poszła, dwumasa do wymiany, więc no troszeczkę wydatków było. Jeżeli chodzi o naprawę tego, no bo już wiadomo, to nie obejmowało gwarancji. No i też się zdziwiłem, bo szybko ta dwumasa poszła, ale to też wszystko zależy od tego, jak kto może jeździć, tak? Nie mówię, że tam kierowcy jeżdżą źle, ale gdzieś tam po prostu czytałem opinie takie, że właśnie w Masterze gdzieś dwumasa właśnie to jest takie 220-260 tysięcy przebiegu. My już tam mamy 270 albo 280 tysięcy prawie, więc tam już po prostu mogło się to faktycznie wydarzyć. To jest nieważne, czy ktoś jeździ lepiej, czy gorzej. Więc troszeczkę w tym miesiącu wydatków takich niespodziewanych było, a już po prostu nie wspomnę o tym wczorajszym. Bo to, że jeszcze auto się zepsuło, no to jestem w stanie zrozumieć. Auto jeździ, zarabia, pracuje cały czas, ma prawo się gdzieś tam zepsuć. Ale wczoraj za taką głupotę dowaliłem mandat w takiej wysokości, że masakra. Jestem zawiedziony sobą z tego powodu, no ale co zrobię, no nie będę płakał nad rozlanym mlekiem, głowa do góry i jedziemy dalej, no przecież kurde, nie będziemy tutaj cudować i wydziwiać, no trzeba głowę podnieść do góry i nie dopuszczać do takiej sytuacji. Tak więc zaraz postaram się ogarnąć ten papierek i wam po prostu go pokazać, żeby nie było, że jestem gołosłowny. No i proszę bardzo, moje imię i nazwisko. Następnie wypisany mandat przez bagowca, kwota 1650 euro, podpis policjanta i oczywiście mój. Tak więc tak to wygląda. Straciłem wczoraj kupę pieniędzy z własnej głupoty. Z jednej strony chce mi się śmiać, a z drugiej po prostu uważam, że jest to żałosne i po prostu wywalenie pieniędzy w błoto, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Takie sytuacje mają miejsce i trafiło to na mnie, znaczy się mają miejsce.
po prostu sam stworzyłem sobie taką sytuację podczas kontroli, gdzie no policjant miał prawo się do tego doczepić i to zrobił, więc nie mam tutaj tak naprawdę złego słowa w tym temacie. I co? Głowa do góry i pędzimy dalej, no. I z tego miejsca też zakończam ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli po prostu mogę Was o to prosić, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i oczywiście nie zapomnijcie wpadać do mnie na Instagrama, bo tam dodaję bardzo dużo relacji, zdjęć z trasy i tym podobne. I co? Słyszymy się w kolejnym odcinku, więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie i słyszymy się w kolejnym materiale. Siemanko!